zapraszamy pana Janka Antepa-Buśkiewicza. Który był przewodniczącym. Wietę Kicowską i Krystynę Kukawską, Lidię Pawelec. Zapraszamy serdecznie. Wysokie jury. Stanie nasze wysokie jury przed młodzieżą. Masio Kwiek, zapraszam Masio Kwiek. Oczywiście. Tak. Może tak. Może się ustawimy na koła? Nie. Nie tego. Nie, ja ci mogę zaproponować, tak. Jeżeli stanie tym razem przed młodzieżą. Bo przed młodzieżą. Widać. Dobrze, tak. To idzie. No tak, stanie, bo tak. Państwo, żebyście widzieli, kto wydał ten wyrok. Tak. Prawda? Proszę bardzo. Odczyta przewodniczący jury. Jury, oczywiście, Bibieta, prosimy. Prosimy się, Masio, prosimy. Janka Antymariusz. A powiem Państwu szczerze, że była naprawdę wysoka poziom artystyczny, ale to oczywiście powie przewodniczący jury. Pan Jan Antepa-Buśkiewicz. Że zacytuję i nadejszła ta chwila. Wyniki konkursu wokalnego. Skład jury. Pani Krystyna Kukawska. Pani Elżbieta Ficowska. Pani Lidia Pawelec, pan Sylwester Maszuk-Kwiek, Janka Antepa-Buśkiewicz, przewodniczący. Brawo! Został podjęty następujący werdykt. No właśnie. Zanim Państwu przeczytam, jaki werdykt, w miłym obowiązku czuję się, ażeby powiedzieć, uciszcie się trochę, ale to jest wielkie wydarzenie dla młodych ludzi. W miłym obowiązku czuję się, ażeby powiedzieć, że koncert, który mieliśmy przyjemność wczoraj wysłuchać, przyniósł nam wiele radości, wzruszeń oraz to, co jest emanacją zdolności, muzykalności i oczekiwań młodości. A teraz przeczytam to listę tych młodych ludzi, wokalistów, którzy zostali nagrodzeni występem w koncercie galowym. Julianna Nowosa. Pan Bartosz Małaczek. Do przodu. Pani Dominika Ptak. Pani Roxana Nowokuńska. Pani Kasia Szwedzka. Nie chcę sztucznie budować napięcia, ale czuję się też w obowiązku, ażeby pogratulować pani Esterze, która przygotowała to wszystko. Grand Prix Złota Harfa Papuszy wędruje do pani Aleksandry Andrukaitis. Gratuluję serdecznie. Brawo, wielkie brawo. Ja chciałbym zdradzić Państwu jednak wysokość tej nagrody. Wynosi ona 1000 euro. Wielkie brawa, mi Państwo, wielkie brawa dla. Ja chciałabym tylko powiedzieć. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo z całego serca za tą nagrodę, za to wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że tutaj mogę być, że mogę dla Państwa śpiewać, muzykować, występować, bo to kocham najbardziej. Dziękuję bardzo wszystkim
moim kochanym rodzicom, moim podopiecznym. Dziękuję bardzo za to wsparcie, za to ciepło od serca. Wielkie dzięki. Brawo! Ola Anglukeli, zwycięzczyni pierwszego Grand Prix. Grand Prix. Bardzo. Szanowni Państwo, ja mam jeszcze taką przyjemność. Chciałabym ogłosić nagrodę publiczności. Bo taką też mamy. Nagroda publiczności. Wędruje do rąk. Zuzi Marudy. Zuzi Marudy. Nagroda publiczności. Ja pamiętam, jak dostałem nagrodę publiczności, to było dla mnie wielki zaszczyt, jak wygrałem w tych odcinkach na festiwalu. Więc cieszyłem się, że publika tak mnie... I oczywiście jest jeszcze moje marzenie białego cygana. Poprosi o to, żeby wystąpiła z nami jeszcze cudowna, która zaimponowała mi cudownym głosem, takim pazurem artystycznym, Maja Marzecka. Wielkie brawa! Przeczytała piosenkę mojej ulubionej, która na przyjęta wielkie linii. Szanowni Państwo, raz jeszcze wszyscy Państwo pomogą nam w podziękowaniu jurorom. Dziękujemy za ich ogromną pracę, za doskonały wybór. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Krystyna Kowalska, Lidia Pawelec, Dieta Wicowska, Maciek Piek i Kanty Paluszkiewicz. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękujemy. I ja Ci podziękuję bardzo wysokim jury.